Dobry wieczór, Małgorzata Domagalik, Niech Gadają i mój dzisiejszy gość Michał Urbaniak. Dzień dobry, mistrzu. Spotkaliśmy się 10 lat temu. No. Tak, mieliśmy taką rozmowę 10 lat temu. Minęło jak jeden dzień, jak chwila. To szybko idzie, bardzo szybko idzie. Wiem, że pan chciał przed programem... Jaki tam pan? Ono właśnie, żebyśmy mówili... W ogóle to muszę ci powiedzieć, że całe życie byłem najmłodszy. Tak? Już nie. No jeszcze się staro nie czuję, ale czasami, okay. Czasami czekam, że ktoś mnie zaproponuje, tak? A to okazuje się, że to moja kolej. Dobra, no to ja proponuję. Mówimy sobie po imieniu. Tak jest. Michał Małgosia. Nie sposób nie zacząć naszej rozmowy od tego, co wydarzyło się wczoraj i myślę, że ty też masz do tego stosunek odpowiedni, znaczy taki, który jakby sytuuje to całe wydarzenie. Mówię o odejściu wczoraj Tiny Turner. To jest coś takiego, jakby każdemu z nas wyrwano kawałek jakiegoś życia, wspomnień, utworu, piosenki. Tak się mierzy artystę. Jak ty byś określił? No niesamowita pani z pięknym życiorysem, z genialną muzyką. Jakkolwiek ją nie kategoryzujemy, genialna, absolutnie. No i to tak. Momentami to głupio, ale z drugiej strony tak jest życie, prawda? Co robi, tak? Zostawiła strasznie dużo pięknych rzeczy, także tym bardziej będziemy słuchać i podziwiać. I gdzieś jest, ja uważam, że ona jest i będzie między nami długo. I jest niezwykłą artystką, absolutnie, prawda? Absolutnie. Niezwykłym człowiekiem. Porównywana kiedyś z Jamesem Brownem, jakby z tym powerem, z tym ogniem. Jeszcze do tego to trochę ognia rock'n'rollowego. Mhm. Znaczy właśnie, z której strony się nie spojrzało, to ona to miała. Wszystko. I jeszcze bardzo seksowna też kobieta, no, prawda? Piękna kobieta, oczywiście. Piękna kobieta. Tak sobie myślę, no to jaką jest miarę artysty, tylko że nigdy nie wiemy, czy ona jeszcze coś z tego widzi, tak? Zakładając, jaką optykę przyjmujemy, bo dla każdego artysty, gdyby wiedział, jak świat zareaguje na jego odejście, takiej skali od Obamy poprzez największych Rolling Stonesów i tak dalej, to jest jakaś, to jest jakieś coś równoważy całe życie tego artystycznego trudu? Na pewno tak, no, tylko szkoda, że często zdarza się, że ludzie się nie orientują w tym wcześniej, bo to warto było, w jej wypadku akurat... Tak się stało, nie? No tak się stało i to było na szczęście, a poza tym trudne miałam... Częściowo trudne i burzliwe życie, a taka muzyka, jak jazz, jak właściwie każda taka prawdziwa z pasją muzyka, to właściwie to jest życie. Także to życie, ta muzyka odzwierciedliła całe jej życie też. A Michał, a powiedz, a na miarę jazzu, gdyby tak, to jest taki artysta, który jeszcze dzisiaj jest, a jego odejście będzie takim ciosem, czy... Tego nie można porównać. No na pewno jest sporo. Dla mnie na przykład George Benson. Ty grałeś z nim, prawda? Tak, oczywiście. Z kim ty nie grałeś? Zaraz do tego dojdziemy. To jest taki artysta, tak? No tak myślę akurat, bo mam kontakt z nim. Jest parę osób. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy w tym, jak to się mówi, age bracket. W tym poziomie wieku. A jakoś tak ostatnio to u mnie chodzi tak po głowie, że życie zaczyna się po 80, bo zawsze byłem najmłodszy, powtarzam. A teraz cyfry mówią trochę inaczej, nigdy nie patrzyłem na cyfry, a czuję się jeszcze młodziej, także niebezpiecznie. A powiedz mi jeszcze przy tym Bensonie na chwilę pozostajmy. Znaczy miarą jest tego, że on jest wielki, czy dla ciebie artysta wielki w jazzie to jest, co musi być? Co musi to być przede wszystkim prawdziwy jazzman, z których nie wszyscy są. Szczególnie w Europie jest trochę dużo muzyki, która brzmi jak jazz, a nie jest jazzem po prostu. Bo jazz to nie jest tylko to, że tam trąbka z saksofonem zagra i wszyscy razem zagrają, nawet się uśmiechną.
to jest coś głębiej. To jest, to jest większe przeżycie. I to szczególnie za oceanem to jest i tam to powstało. To jest właściwie, tak prawdziwie mówiąc, to jest jedyna oryginalna dziedzina sztuki, która wyszła z Ameryki na świat. No i w dalszym ciągu prawdziwy jazz, większość prawdziwego jazzu. Oczywiście są i wyjątki, i są różne kierunki i tak dalej. Jest jednak też muzyka amerykańska. Amerykańska i głównie... I oczywiście Afryka... Bo teraz już nie wiadomo, nie można powiedzieć czarna, czy wiesz... No dla mnie jest czarna. Zresztą czarna muzyka. Całe 47 lat spędziłem z czarnymi muzykami. Języka nauczyłem się od nich. I bardzo kocham tę muzykę. A czy w ogóle jazz... To jest bardzo też ciekawe, dlatego że on wyszedł z takich korzeni, jakby z, to tak ty mówisz tam, z plantacji, prawda? Tak. Potem wylądował na Bronxie, ale no z biedy to się wszystko zaczęło i z biedy biali. I z protestu. I z protestu. I biali, no jednak musieli się w pewnym momencie poddać, że no, ci faceci potrafią to, czego oni mają ten feeling, tak? Który tak, jest niepotrębialny. Zresztą to samo jest z hip-hopem. Dla mnie hip-hop to jest młody jazz. 100%. I to mówię od kilkudziesięciu lat, nieraz narażając się na różne komentarze tak zwanych fachowców, a przez to, że nie mogłem pod swoim nazwiskiem zacząć jazzu, fusion jazzu z hip-hopem, zrobiłem zespół Urbanator. Urbanator. I Urbanator to jest taki młody jazz, który romansuje z hip-hopowcami, hip-hopowcy, raperzy. Strasznie dużo mojej muzyki samplują. Mam dużo przyjaciół. I właściwie dla mnie to jest jedna muzyka. No to się jeszcze przez moment zatrzymajmy, bo wydaje mi się, że nie wszyscy już wiedzą, albo bo się nie dowiedzieli, już są młodsi, że ty w ogóle jakby mówią, że ty ten jazz nowojorski, prawda, wprowadziłeś właśnie ten fusion. Trochę tego rapu, trochę hip-hopu, tak? Ten bebop, tak? Tak. To jest, polega też na zmianie, wrzucenie pewnego rytmu do no przede wszystkim zajęcie się prawdziwym rytmem, bo to jest muzyka rytmiczna. Ja często mawiam, jak ktoś mówi do mnie, nie rozumiem jazzu, to jest papierek lakmusowy na mnie. To mówię, jazzu nie trzeba rozumieć. Czuć, emocje. Tak, a jak się nie rozumie, no to po prostu to jest muzyka rytmiczna, często zwana jazzem. Ale też folklor, prawda? No bo to jest etniczne wpływy ma. Są różne wpływy na to, ale generalnie to jest Afroamerykanie. Przywieźli z Afryki korzenie tego i to do dzisiaj jest i obowiązuje i nigdy nie przestanie. Oczywiście są wersje koncertowe, jest muzyka improwizowana, jest muzyka, która jest podobna do jazzu, harmonię ma jazzową, ale ten jazz... Ostatnio miałem właśnie spotkanie w klubie Jasmine. Przyjechał przyjaciel, grał Kenny Garrett. Widziałam wspaniały koncert. No i spędziliśmy śniadanie, o dziwo. Ja myślałem, że żartuję. Mówię, spotkajmy się na śniadanie. To ja mówię, to ja gdzieś koło 10 będę, tak 10-11, bo to wstajesz tak po graniu. On mówi, nie, ja jem śniadanie o 7. Ja myślałem, że żartuję i rzeczywiście nie poszedłem. I 15 poszedłem, mam telefon, mówię, gdzie jesteś? Ja mówię, w drodze. I pojechałem i rozmawialiśmy. I właśnie rozmawialiśmy na te tematy, no, że to jest między innymi, że jak grasz samemu na saksofonie i chce ci się tańczyć jak grać, to znaczy, że grasz jazz. Dużo muzyki nie ma tego. I to dużo ludzi nie zdaje się z tego sprawy. I ludzie tacy, którzy mało słuchają, mało wiedzą, nie rozumiem jazzu, bo tam nie ma nic do rozumienia. Nut jest tylko 12. Ten najważniejszy jest ten rytm i ten feel, żeby kołysało. Dobra, a ten twój feeling, on, to co ty dałeś, to jest jakiś rytm charakterystyczny? To co ty wrzuciłeś tam? To po prostu mając 13, usłyszałem na krótkich falach Willis Canovera. Zresztą wszyscy słuchali, no tak. No tak. I mając 13 lat zacząłem sobie jakieś bluesy śpiewać i zacząłem czuć, wydawało mi się, że ja to czuję. I tak się w tej muzyce zakochałem, że postanowiłem zostać jazzmenem. Z tym, że chciałem grać na skrzypcach klasyczną muzykę, na saksofonie jazz.
No i marzeniem było oczywiście wtedy pojechać do Nowego Jorku, ale nie po to, żeby podbijać Nowy Jork, czy mieć sukces, jak to niektórzy mówią, tylko chciałem spotkać tych, którzy to stworzyli, grać z nimi i sprawdzić się. Albo uczyć, albo sprawdzić. No, na szczęście takie wszelkie marzenia, które miałem, się spełniły i naprawdę jestem częścią tego środowiska nowojorskiego. Mam tylu, muszę powiedzieć, tak jak jest kumpli, tych znanych, słynnych, różnych. Grałem bardzo dużo z dziećmi, których wyrostało raptem. Ale tam w Ameryce? Tak, cały czas ten Nowy Jork. Markus Miller, którego wszyscy prawdopodobnie znają, jeżeli się interesują jazzem, to miał 15 lat. 15 lat, jak grał w moim zespole, przez 7 lat grał Kenny Kirkland. Wiele takich nazwisk, które... Ja chodziłem po klubach i spisywałem dobrze grające dzieci, bo jak to w karierze muzyka, w ogóle w każdej muzyce jest, tak? Ja nazywam to wzwody i upadki. Po prostu jest kontrakt z Kolumbią, drugi, a potem coś jest raptem, zresztą ja zawaliłem kontrakt, ale to inna sprawa, głupotą troszkę polską taką. Dziwną. Ale mentalnością? Potem, no, proszę? Mentalnością polską, czy czym? No tak, trochę. No poszedłem do prezydenta Kolumbii, ponieważ... to fajna anegdota zresztą. Mieliśmy świetny zespół amerykański. Steve Gadd, Anthony Jackson, świetne nazwiska. I to było, Kolumbia dawała pieniądze co tydzień, żeby im płacić tygodniówki, żeby byli dostępni. Ale płyta, która była nagrana, to była płyta Fusion 75 rok, miała wyjść w sierpniu, ale przełożyli, ponieważ Bob Dylan wyszedł, tam jakieś mieli inne priorities i przełożyli płytę na październik. To ja przyszedłem do prezydenta Kolumbii i mówię, słuchaj, ale ja mam taki zespół, że ja muszę utrzymać zespół, ja proszę, żebyście ten tour, co się nazywało tour support, czyli wspomaganie koncertowania teraz. Nie mamy teraz biznesowego uzasadnienia, poczekajcie do października, to w październiku będziemy promować płytę, płyta jest świetna. I ja tak nauczyłem się trochę nowych sloganowych rzeczy z biznesu. Powiedziałem, either shit or get off the pot. Tak. Ja mówię, co znaczy, chcesz odejść z Kolumbii? Ja mówię, tak. A za rokiem był Atlantyk. I właściciel Atlantyku, Nesuje, tak on powiedział, jeżeli tam ci będzie źle, przejść do nas. On był zresztą przewodniczącym jury w Montreux, przez który się dostałem do Stanów, tam dostałem nagrody Grand Prix, tam takie rzeczy na najlepszego solistę festiwalu w 71 roku. Także Montreux. Ja tak pewnie wychodzę, mówię, pożegnam się z Kolumbią, to pójdę do Atlantyku. I przychodzę do Nesuje, tak mówi, słuchaj, tu się zmieniło, ja zostałem mianowany na szefa całego Warner Music i przenoszę się do Londynu. Jak mnie to nie ma, to tutaj nie masz co robić. A poza tym tydzień temu podpisano Jean-Luc Pontiego. A i w ciągu godziny zostałem na ulicy. Bez kontraktu, bez niczego. Dzwonię do Bruce Landwola, to był właśnie prezydent. Mówię, Bruce, zmieniłem zdanie, poczekam. On mówi, o nie. A widzisz? Płytę będziemy promować, ale... Ale muszę się nauczyć tego. Podjąłeś decyzję, styk to. I co? To było bardzo, bardzo długo. To ja mówię o tych zwodach i upadkach. No i raptem z najlepszej wytwórni, z najlepszym kontraktem chyba wtedy na świecie zostałem na ulicy. No, za chwilę się pojawiła papaja. Ten sam. I znowu do no do góry, tak? Tak. A powiedzmy, zostańmy jeszcze przy tym jakby feelingu tym jazzowym, no bo z jednej strony mówimy, że ona wyszła, ta muzyka z, no, 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 z biedy, z udręki, z tęsknoty, z tego wszystkiego za czymś, tak? Za lepszym światem, no ale też wielu ludzi, którzy nie chcą słuchać jazzu, uważają, że on jest, zwłaszcza ten free jazz, że jest szalenie intelektualny. No przede wszystkim free jazz nie jest jazzem. To już... A, no widzisz, tak, to jest ciekawe. Nie jest, bo... Nie, proszę, bo nie ma jazzu w nim. No jest, brzmi jak jazz, są eksperymenty, niektórzy muzycy są fenomenalni. Są fajne eksperymenty, ale generalnie, jak się mówi coś, co jest jazz, to musi kołysać. No, musi. Dla mnie musi kołysać, czyli musi być to bounce.
Aha. No zresztą też uważasz, że to jest 12 nut, tak? I nawet nieważne, jak tak do końca tą nutę zagrasz, tylko żeby tam był feeling, żeby były emocje, tak? Żeby był we właściwym momencie, nawet niewłaściwa nuta. Tutaj chief, szef Miles Davis dużo powiedział na ten temat. Między innymi nieważne, nie bój się złej nuty. Natomiast dosłownie twój poziom muzyki i wszystko się liczy od następnej. Co z tym zrobisz? Jaka będzie następna nuta? To Herbie Hancock fajnie opowiadał. Grali kiedyś w Stuttgarcie i po prostu się pomylił. A to były początki grania. I się przeraził, przestał grać, ale za chwilę słyszy, że Miles Davis zupełnie co innego gra. I potem rozmawiali. On mówi, to było fantastyczne. Sprowokowałeś mnie pójścia w inną stronę. No i to na tym to polega. I granie jazzu tak w zespole, to jest taka frajda, jak dobry zespół zgrany, takich bystrych muzyków. To się dzieje. Ktoś coś zagra tu, ktoś tu zmieni, tam jest odzew. To jest straszna frajda. Ja to opowiadam, że to jest tak, jakby przechodzić przez kładkę, taka wąska kładka nad przepaścią. I to jest cały koncert. I tak się idzie, idzie i są różne tam, nuta się pojawi, to się tak zrobi, idzie się. I jak do końca się przejdzie, to jest, z reguły jest jeden, drugi, trzeci bis, bo muzyka, to nie chodzi o to, podoba się, nie podoba, ale jak się gra rytmicznie i fajnie, to z reguły ludzie to czują, nie wiedzą co jest, ale jest inaczej, chociaż brzmi podobnie do tych, którzy mędzą po prostu nieraz. No. I na drugiej stronie człowiek tak zmęczony pod koniec koncertu, to też często zespoły stosują. I na koniec, co zagramy na trzeci bis? Zagramy jakąś balladę na odpieprz. I z reguły w tej balladzie dzieją się cuda. Piękne. Bo wszyscy i zmęczeni, a z drugiej strony z trochę spokoju. No także no, to jest całe życie, granie całe życie i muzyka 24 na dobę. Ale ta kultura, bo nie chcę powiedzieć subkultura, bo to już jest kultura, ta wokół jazzu, związana z jazzem. Też takie dziś przeczytałam u ciebie piękne zdanie, że na przykład no, w Nowym Jorku to ludzie myślą jazzem, kochają jazzem, chodzą jazzem, czyli z takim... Często nie wiedząc o tym. Nie wiedzą. Dlatego, że to jest tam pan w eleganckim, skórzana ta aktówka, komputer, nienaganne buty, tu wszystko elegancko. Idzie Broadwayem, ale on swinguje. Tak idzie. Czyli rytmicznie idzie, ponieważ rytm jest wszędzie. Dlatego amerykański jazz jest, to jest kolebka jazzu. Jakbym cię miała zapytać, bo ty też grałeś z największymi polskimi jazzmenami, prawda? Z Komedą, z Karolakiem, z... Zbyszek Namysłowski. Kwiat kwiatów, prawda? Tak. A jakbyś teraz powiedział, na jakim etapie jest według ciebie? No kiedyś Jazz Jamboree to było w ogóle wydarzenie na miarę, no nie wiem, może nie Montreal, ale jednak wielkie towarzyskie i kulturalne i muzyczne święto, prawda? To nie było tak wtórne jak w tej chwili druga, trzecia generacja potem. Ale to też w dalszym ciągu było po prostu zakochanie się w czymś i przyswajanie tego. No ale tacy ludzie jak Namysłowski, wielki muzyk, Zbyszek Guru, Wojtek Karolak, chyba największy amerykański muzyk w Polsce. No i paru innych. Oczywiście Tomek, który prowokował, to był ten, który grywał złe nuty. Tak? Tak, i prowokował w Kopenhadze, bo kiedyś graliśmy z Komedą, nazwali rozszczepiaczem dźwięku. Tak fajnie nieraz się grało z Komedą, tak rozmarzenie, pięknie wszystko szło. I Tomek wtedy wszystko rozwalał. Z jednej strony jakby no, prowokował nas po prostu do kreatywności. Było piękne. Ta kreatywność też są wielkie filmy, w których najwięksi tworzyli, tak? Komeda Dziecko Rosemary. Miles Davis, Windą na szafot. No i wiele innych. No. Ostatnie tango w Paryżu, Gato Barbieri, no wspaniała płyta, szalałam jak w ogóle to... Round Midnight z Dexter Gordonem, jest dużo w tej chwili, jest Sally Parker, jest Thelonious Monk, dużo jest i to świetnych filmów, bo akurat ten film fabularny o Miles Davisie nie wyszedł za bardzo dla mnie, bo? Może za dobrze znałem
wszystko naokoło i znam jego rodzinę, znam kuzyna, który prowadzi jego sprawy do dzisiaj. Bywamy czasami razem. Ta mroczność Milesa Davisa, ona była, to tam trochę było gry, czy to tak było? To była nakładka. Nakładka. Antyrasowa. Mhm. Jak się posłucha Miles Davisa grającego ballady, tam jest takie serce i nic więcej. Natomiast jak się podchodziło do niego, to było jedno słowo właściwie, które wszyscy znają. Po prostu odwalcie się. Fuck. Fuck off. Tak jest. Of fuck off. No tak, i on nakładał taką nakładkę, żeby dystans mieć. I też nie chciał, żeby go nazywali legendą. Pamiętam taki wywiad w CBS-ie, wielki, taki ważny. I przedstawiają go. I to jest legenda jazzu Miles Davis. On mówi, don't call me legend. My name is Miles Davis. No, jednak taka siła rażenia za życia, że kiedy usłyszałeś od niego tak, że zagrałeś dobrze, to się popłakałeś, tak? No, bo wtedy. Ile miałeś wtedy lat? No, to był 85 rok, dużo dosyć, nie pamiętam ile, 42. Mhm. No, ale to wtedy, anegdota jest prosta, no, zostałem sprowadzony do nagrania na płycie Tutu paru solówek. Producentem był już dorosły Markus Miller. Czyli mój zespół sprzed pół roku. Tak, i Milesa nie było w studio, tylko był cały mój zespół sprzed pół roku. Także 45 minut nagraliśmy coś fajnie, tak jak zazwyczaj. I mówi, przyjdź jutro, będzie Miles. Przyszedłem na drugi dzień, wchodzę do studia, Miles tak patrzy, kto to tam, kto to jest, pokazują, że skrzypek. No i wtedy się zaczęło, przyszedł i mówi, how did you play? I think the way you want it. Yeah. I tutaj podszedł, zaczął mnie masować. Mówi, how does it feel? No ja się wtedy popycałem. Wtedy właśnie poczułem, że nagrałem płytę z Milesem. To był szczyt dla ciebie? To nie było w sferze marzeń, także nie wiem, czy to był szczyt. To niektórzy tak uznają. No, dla mnie było trochę więcej szczytów tych małych, takich osobistych. To znaczy, że ja na przykład to, że grałem z muzykami z Harlemu i że o drugiej w nocy po próbie policja zajeżdżała i się pytała, are you okay, sir? Ja miałem okej. Okay. Była próba do drugiej w nocy i z czarnymi dziećmi byłem otoczony grupą zespołową. W Harlemie, tak, gdzie nikogo raczej z białych wtedy, nie było. Wtedy nie, w tej chwili jest troszkę inaczej. Albo na Bronxie, czy Jamaica, Queens. I do dzisiaj zespoły wszystkie są stamtąd. Wszyscy muzycy, którzy przyjeżdżają, są stamtąd. Z samego źródła. Byłeś ich? Tak, jestem. I ten mój angielski taki ma polski akcent i ich slang. No bo ja spędziłem całe życie albo na estradzie, albo w podróży, albo w hotelu. No ciągle z nimi. No. Czy to wtedy, tak? Lekcji angielskiego nie miałem. Ale po niemiecku mówię, to się nie. Po niemiecku? Tak. Ale ten saksofon, to ty też byłeś samoukiem, prawda? Tak. Tylko skrzypce były wyuczone, tak? I są wykształcone. Powiedziałbym przekształcone. Ale ty też w ogóle masz taki luz, taki, nie jesteś taki ortodoksyjny, bo chyba byliśmy wtedy na tym samym koncercie Nigella Kennedy'ego, kiedy on grał 4 pory roku Vivaldiego i to był wspaniały koncert. On łamie chyba też wszystkie zasady wgrania, tak jakby ci ortodoksyjni chcieli, żeby się grało. Pamiętam. No w brokatowej marynarce, w butach na słoninie. I takim jeszcze, szczurem na łańcuchu. Ale to jeszcze nic, jeszcze tupał przy trudniejszym pasażu. Tak. Tupał. To jest w ogóle nie do przyjęcia. Pamiętam, że Krzysztof Penderecki wyszedł wtedy. Tak. Właśnie byłem niedaleko na balkonie. I właśnie widziałem, jak profesor Penderecki wyszedł. No ale ci najważniejsi do grania, czyli ta druga strona widownia, no ludzie szaleli w tej filharmonii, on porywał. Grając muzykę trudną, no ten koncert Elgara to był, to pamiętam jak dziś, fantastyczny koncert i to jest bardzo trudny koncert. Także mistrzostwo świata. No paru skrzypków jeszcze, no mówiłeś Ponti, tak? Michalak, no jest, Kennedy. Teraz plejada młodych polskich skrzypków, bardzo dobrych. Jest, ale jazzowych? To jest, tak. Jest no to trochę inny jazz niż ja bardziej saksofonowo patrzę na i jako instrumententy, nawet na skrzypce. Ale jest sporo młodych, fajnych skrzypków. No jest taki Algierczyk, który jest Francuzem, mieszka w Nowym Jorku. Mario Forte. Dla mnie w tej chwili jest to najfajniejszy skrzypek jazzowy, jaki jest. Naprawdę jest wielka klasa.
A powiedzmy, a także zmieni jak siedzą, powiedzmy, i piją wódkę, no nie wiem, czy tam wodę mineralną, to o czym wy gadacie? Gadacie cały czas o jazzie, czy to jak to jest? Kiedyś to było wino, kobieta i śpiew. Aha, no do kobiet jeszcze dojdziemy. O. No widzę, że się, wiedziałam, że ci zrobię przyjemność. Nie o czym, ale z reguły jest muzyka, no jest coś, ktoś coś usłyszał, ktoś coś powiedział, ktoś poruszył jakiś mm-hmm. aspekt. Tak, mm-hmm. z reguły jest muzyka, a poza tym z tym piciem to jest coraz więcej wody wśród wszystkich mm-hmm. do picia. No tak, to zaraz do tego też dojdziemy, ale żeby tak podsumować, no to jestem Polak, potem mówisz o sobie, że Amerykanin, ty jesteś Amerykanin, Polak, jak ty to serce polskie, rozum amerykański, czy odwrotnie, jak więc u tak, ciebie jest? Jestem Polakiem na pewno i mm-hmm. nie tego, ale sposób spojrzenia na świat i sposób życia. Chyba od dziecka miałem amerykański, w domu się powodziło. Jakoś tak. Ja w każdym razie w książkę zacząłem od tego, że... Ja urbanator. Tak. Urodziłem się Amerykaninem. Urodziłeś się. Wszystko mi w Nowym Jorku się podobało od pierwszego dnia. Nie wiem, dużo ludzi narzeka. To może nie tak. Mm-hmm. Ja tam nic złego nie znalazłem jeszcze. Mm-hmm. Ale powiedz mi to... kiedy ty poczułeś, bo ty bardzo dużo grałeś w Szwajcarii, grałeś w Skandynawii, Szwecji, w Niemczech, tak? Właściwie od 1964 roku już nie było mnie w Polsce. No tak, nie było cię w Polsce i nagle ten Nowy Jork. A w którym momencie poczułeś? To nie było nagle, to było 12 lat pracy, żeby się znaleźć. No właśnie, bo to się... 15-letni chłopak sobie postanowił, że będzie żył, mieszkał i grał w Nowym Jorku. Mhm. Właściwie wtedy owoc kraj zakazany. No to jakby takie marzenie trochę ściętej głowy, prawda? To było, nie wiedziałem którędy, nie wiedziałem jak i raptem na festiwalu w Montreux dostałem stypendium na najlepszego tam to Grand Prix i tak dalej. No. Uh-huh. Wiedziałem, że gdzieś to się stanie, ale którędy nie wiedziałem. Uh-huh. Ale tak powiedz mi, z tych wszystkich twoich sukcesów, to w którym momencie poczułeś, że już jesteś nowojorczykiem w sensie tym muzycznym, że już jesteś usadowiony i że... Że no mogę sobie powiedzieć, urbaniak, no to się spełniło, to się udało. 71-72 już miałem zespół, który wiedziałem, że należy do zespołów nowojorskich. I koncept, i sposób grania, sposób myślenia, sposób organizacji. No i ta wolność, która jest trudna do uzyskania. Z jednej strony wolność, która graniczy z nonszalancją i bałaganem. Uh-huh. To możemy też potem do tego dojść, uh-huh. bo potrafię przekroczyć to już teraz. Uh-huh. A no, lepiej nie. Uh-huh. Uh-huh. No, ale wiedziałem, tak, wyjeżdżając do Nowego Jorku, wiedziałem, że jestem gotów i po 3 miesiącach rozmów z Kolumbią, kontrakt z Kolumbią, to było marzenie. To było chyba największy sukces w sensie odczucia. Bo to było tak przez tyle lat, kilkanaście lat wymarzone, wymyślone. Nawet to, że dla niemieckiego CBS-u była płyta pod pachą i tam przyjechałem i pokazałem ich właściwie tylko wziąć za darmo, bo jest nagrana i dla ich wytwórni europejskiej. Także to chyba było... Znaczy też pomagałeś trochę życiu jednak, tak? No tak, no przecież nie samym feelingiem, który żyje, chociaż bardzo kocham to, ale... Czasami trzeba pomyśleć. A powiedz mi jeszcze jaką rzecz, jak tam już się rozkręciłeś w tych Stanach i grałeś z najlepszymi, grałeś też czasami, gdzie byłeś główną postacią, to kiedy ty wiesz, kiedy ty wiedziałeś, że ta widownia jest twoja? Że oni są też tak rozbujani jak ty? Jak? Za każdym razem, kiedy gram, prawie wszędzie i prawie zawsze mam strasznie dobry kontakt z publicznością. I nie dlatego, że powtarzam się, bo niektórzy mają show, sobie opowiadają. Nieraz mi się zdarzy, że poczuję, że coś powiem, a nieraz nie mam takiego nastroju. Wiem, że muzyka łączy nas z publicznością. Czasami zdarza się, że gramy coś i nie czuję tej komunikacji. I tu mam, jak mam zespół, powiedzmy, nie ludzi, muzyków, którzy nie za bardzo mnie znają, mhm. oni są wkurzeni nieraz strasznie, bo ja przerywam. Mówię do basisty, żeby przestał. Jak to przestać? Przychodzi, ja mówię, przestań. I gram długą nutę. Tu czy na saksofonie. I czekam na jakąś inspirację, co
w tej chwili trzeba zagrać. I raptem zupełnie tego oni nie znają. I dewiza w zespole moim jest bardzo prosta. Jak nie wiesz, co grać, to nie graj. Mówi, to będziecie grali bez basu. Ja mówię, tak, będziemy grali bez basu. Jak usłyszysz, co trzeba grać, to dołącz się. I to spowodowało też i powoduje taki z jednej strony luz, a z drugiej strony publiczność się zabiera do muzyki. To nie jest sprzedawanie, to jest po prostu jakaś współakcja, współpraca. No i to wtedy na tym no jest, zaczyna się komunikacja. Mhm. Czuję, że w tej chwili ten rytm i ten rytm, taki riff i potem taki piosenka albo ten utwór należy zagrać i z reguły zawsze jesteśmy razem z publicznością. No tak, jest coś takiego szlachetnego w tej muzyce i takie jednak postawione warunki, że poniżej pewnego poziomu nie schodzimy. Pamiętasz, widziałeś taki film La La Land? Tak. Główny bohater, który jednak mógł zarabiać kasę wielką, tak? A chciał być jazzowym pianistą. No tak, ale tutaj mamy specyficzną sytuację, bo big band nie jest typowym, znaczy brzmieniu na pewno, ale nie jest, czyli muzyk big bandzie, 16 osób jest, takich standardowych, 4 trąbki, 4 puzony i 5 saksofonów, gitara, perkusja, piano i bębny. Większość jest napisana na tą orkiestrę. Tylko soliści mają tą taką stuprocentową jazzową wolność. I tu było wiele miałem wywiadów na ten temat, wiele pytań. Jak to jest? To taki reżim jest, mówicie, że to taka wolność w tej muzyce. Jest taka wolność, z tym, że w tym wypadku big band służy jako instrument, tak jakby to był fortepian, na którym trzeba było zagrać. Natomiast soliści fruwają na tym. Jest ich 3-4. Czyli warto być solistą. Proszę? Warto być solistą. Oczywiście, że tak. Zwłaszcza, że wydajesz mi się osobą, która lubi fruwać i lubiła fruwać. Ale soliści się sami, to nie, nawet warto to też nie tak, bo po prostu albo się jest, albo się nie jest. I to samo wychodzi. No, jak ktoś się odważy coś zmienić, zepsuć, to jest solistą. Czyli to dobrze, oczywiście, pozytywnie mówię. A takie sytuacje, na pewno widziałeś film Whiplash, czyli Beach. Parę razy właśnie. Świetny film, no ale czy miałeś też takiego kata nad sobą, który tak jak... Nigdy i to w małych zespołach nie dotyczy. To po prostu dotyczy specyficznej sytuacji, kiedy się i edukację przechodzi i trzeba taki zespół kilkunastu muzyków, którzy mają, przepraszam, dokładnie napisane i muszą to samo zagrać, żeby ktoś sobie na tym pofruwał. Ja fruwałem na czymś takim. To jeden z pierwszych był Benny Golson, big band Benny Golsona w Nowym Jorku. Zaraz po tym, po podpisaniu kontraktu w Lincoln Center był koncert. To było też niesamowite. I plejada moich najbardziej ulubionych muzyków grała i tam ktoś się zapytał, ty podobno grasz jeszcze na saksofonie, bo byłem tylko skrzypkiem. Ja mówię, tak, na tenorze, bo potrzeba w big bandzie zagrać. I grałem w big bandzie i obok mojego ukochanego trębacza wyszliśmy na solo właśnie pofruwać. To był Freddie Hubbard na trąbce i ja z przodu big bandu. Duże przeżycie. No, nie było tego dużo, bo akurat... Ale właśnie z takim big bandem, typu Whiplash. Ciekawe, dlaczego kobietom generalnie bardziej się podobają saksofoniści od skrzypków, nie wiesz? Jak myślisz? Nie powiedziałbym. Nie powiedziałbyś. No. Skrzypkowie się bardziej podobają starszym kobietom. Tak? Bo to jest chyba tradycja jakaś inna. Inny rodzaj romantyzmu. Oba instrumenty są bardzo romantyczne. A saksofon to jaki rodzaj romantyzmu? Saksofon jest moim zdaniem najbardziej... erotycznym. Najbardziej seksowny instrument, jaki jest. Trąbka jest takim uwodzicielem. No, jest szefem też, potrafi być. Ale saksofon potrafi, ma tyle odmian, tyle rzeczy można wypowiedzieć. Na przykład taki saksofon jest jak Dexter Gordon. Ja po latach, jak zacząłem rozumieć naprawdę te piosenki, bo kiedyś kochałem te śpiewaczki swoje, nawet wzruszałem się w odpowiednich momentach. Teraz wiem, a wtedy nie wiedziałem, nie rozumiejąc tekstu. Ale teraz jak słyszę Dexter Gordona i paru innych saksofonistów, to oni grają na tym saksofonie z tekstem. Oni w odpowiednim momencie grają tak, tworzą tą nutę, tak ją kształtują, że to jest, wychodzi z tego emocja, tak jak w tekście.
A tych pięknych, brodbajowskich piosenek w jazzie jest bardzo, bardzo dużo. Są tak zwane standardy jazzowe. Żeby mi nie umknęło, czy to w jednym z takich klubów właśnie takich, powiedzmy, trochę takich szemranych, czy to tam spotkałeś Joe Cockera, który... Grałem w klubie, nie pamiętam, West End, coś było na 96 i West End Avenue. Fajny miałem zespół, między innymi paru muzyków grało z nim na trasie koncertowej. Był Eric Gale na gitarze, Richard T na fortepianie elektrycznym i Steve Gadd na perkusji. Top of top wtedy w Nowym Jorku, taki na płytach, na wszystkim. No i przyszedł bardzo zmęczony Joe Cocker. Jego ludzie grają na stadzie w pewnym momencie i wśród publiczności dali mu mikrofon i zaśpiewał tak, że łzy w oczach. No. Wielki artysta. You're so beautiful. I graliśmy to, powtarzaliśmy nawet, bo wręcz ludzie się zaczęli zbiegać, zrobił się naokoło klubu szum. Piękne. No takich przeżyć było dużo. Piękne. Bardzo dużo. Padło tu przed chwilą słowo prawda, bo prawda jest w ogóle, prawda, bardzo ważna, jeśli chce się być artystą w życiu, trzeba mieć odwagę na prawdę. Mi się wydaje, że jeśli o to nie mamy wyboru, bo grając coś wymyślonego albo nieprawdziwego, jak można być pewnym siebie, jak można mieć prawdziwą pewność, że wymyślę, co na tym... Muzyki się nie wymyśli. Muzykę można rozwijać, można poczuć. Ona przychodzi po nocach. Są ludzie, którzy coś idą do przodu, tworzą coś nowego, coś świeżego. Ale to jest ciągle jakiś rozwój, ewolucja. Czasami rewolucja. Ale no nie można powiedzieć, że dzisiaj będę grał na samych czarnych klawiszach. Zobaczę, jak to będzie. No. Może można, ja nie widzę tego, nie słyszę. Ale próbowałeś, jak to jest, jak się gra na... Nie, no ja dużo próbowałem, bo ja jestem trochę odważny, jestem, jeśli chodzi o te sprawy. Po prostu jak się pokazuje, i to szczególnie właśnie ten free jazz, się pokazał ten free jazz. Najpierw tak spojrzałem, mówię nie, ale mówię, jak można, bo jak można powiedzieć nie, skoro się naprawdę nie wie. Więc pierwszym słowem zawsze u mnie jest akceptacja. Zaakceptuję, jest free jazz, pojawił się, dużo ludzi gra, ja też zobaczę, co to jest. No i na chwilę w to wszedłem, zobaczyłem, że nie zupełnie dla mnie, ale pewne elementy mi się podobały. Że na przykład, że się wstęp robiło taki bez rytmu, że się pewne rzeczy można było odważniej zrobić, tak, że normalnie by tego nie było. Czyli elementy przychodziły raczej. A masz jakąś taką swoją ulubioną frazę, którą muzyczną, którą rzucasz, gdzie się tylko da, czy nie? Staram się tego nie robić, ale oczywiście mam. A ona jakoś brzmi? To można ją... Jak ona brzmi? Czy to nie możesz tak... No pewnie są... Okej. Było parę płyt, z którymi jako nastolatek z tym tenorem siedziałem i całe dnie grałem całą płytę. Jest taka płyta Horace Silvera, która się nazywa Horace Scop. I tutaj przyjaciel, trębacz... Patrzysz, Stewart też tą płytę zna i kiedyś mu się pochwaliłem, że ja prawie całą płytę znam na pamięć. Między innymi w taki utwór Strolling, gdzie Blue Mitchell, taki genialny trębacz, gra i tam jest taka solówka. I ja to wszystko do dzisiaj gram na saksofonie. Ale a propos mojego śpiewania, tego co teraz zrobiłem, mam piękną anegdotę. No, przypomniałeś. Mam po latach elektrycznego grania, postanowiłem nagrać na skrzypcach zwykłą straight ahead, akustyczny jazz. I chodziłem z przyjacielem Buster Williams, basista akustyczny, taki powiedzmy Ron Carter i Buster Williams, dwóch najlepszych basistów jazzowych. I mówię, sekcję chcę zrobić i chcę nagrać. I to 2 lata się przygotowywałem do tej płyty. To jest Jazz Legends 1. I w końcu już czułem, że byłem gotów, ale jeszcze nie wiedziałem, który pianista, który tego. I miałem takie szczęście, że ktoś mi podpowiedział, przede wszystkim Buster, mówi, chodź, tu w klubie Sweet Basil gra Kenny Barron. Nie byłem przygotowany, oczywiście oni wszyscy świetni, ale nie kupiłem jakoś tak. Ale jak pochodziłem codziennie, zobaczyłem, że facet sobie tak siedzi z piwem, noga na kolanie. I codziennie gra inaczej, ale dalej. I tak pięknie, oczywiście kupiłem. Czyli Kenny Barron, Buster Williams, już mówię, mam.
sekcji. Kogo na perkusji? Był Jimmy Cobb, który grał z Milesem na płycie Kind of Blue. Było paru fenomenalnych perkusów, ale był też gdzieś w głowie chodził legendarny, w tej chwili ma 96 lat i gra na perkusji, Roy Haynes. No to taka legenda na tamten tak zwany no, tradycyjny czy straight ahead akustyczny jazz, że to się w głowie nie mieści. I ja mówię, zadzwonię. On zgodził się zagrać, to proszę bardzo. Więc zabukowałem, często grywałem w klubie Village Vanguard, to taki też, tam żadnej elektryki nie grało się, tylko się grało trzy razy po godzinie. Taki jazz, jak Pan Bóg przekazał, standardowy. Pięknie, z namaszczeniem. Najstarszy klub w Nowym Jorku, z tradycjami od 1928 roku. Mm-hmm. I tak samo chyba jeszcze nie wymyty dobrze i wyczyszczony no do dzisiaj. 100 lat prawie. No tak. Mm-hmm. I mówię, to zagramy tydzień w klubie, po czym pójdziemy do studia, nagramy płytę. No i poznamy, Buster Williams, poznaję go, Mr. Haynes. Mówię, Michael, jestem tutaj. Tak, jeszcze z tego, z taksówki, nuty tu wylatują. Mówi, co będziemy grać, tak podchodzi. A ja mówię, takie standardy. I mówię, no jakieś utwory Horace Silvera. Mówi, Horace Silvera, mówi, to ja z nim w 50 latach grałem. Ja mówię, wiem, znam płyty. A co będziemy grali Horace Silvera? Zapomniałem tytułu i mówię, no wiesz, mówię. On tak spojrzał do Bastera, mówi, ej. Czy on tak gra, jak śpiewa? Zbroił. Straszny był początek tego. Ale Michał, wiesz, bo tak rozmawiamy o tej muzyce i teraz robię taką... Zawracam trochę, bo tego wszystkiego by nie było, gdyby nie było takiej historii Michała Urbaniaka, o której mam nadzieję, że za chwilę porozmawiamy. Ty mówisz, że ty jak rozmawiasz, i to jest super, to się bardzo rzadko zdarza, nie photoshopujesz, nie liftingujesz. Mówisz jak było, czasami wiesz, to brzmi, aż człowiek tak sobie myśli, Boże, on konfabuluje, czy było tak naprawdę, bo twój życiorys to jest parę filmów i jeszcze by można z tego dwa... Podobno coś się tam pisze. Tak? O, bo tak... A to któryś raz z kolei. Tak, no ale to rzeczywiście to, wiesz, serial wieloodcinkowy i każdy odcinek i sensacja, i śmiech, tak, i łzy, i krew, i tak dalej. Ty mówisz tak, ja to w ogóle zacząłem żyć od 6 roku życia. Ja w zasadzie już wiedziałem, po co żyję, czego chcę, i to życie było nie życiem 6-letniego chłopczyka, takiego bezrefleksyjnego, tylko ty już znajdowałeś swoje miejsce, tak? Na tym podwórku, w tym domu. No tak, tak, bo z jednej strony mama mnie bardzo fajnie, pięknie ukierunkowała, parę rzeczy do dzisiaj pamiętam i one są aktualne, które mama mówi, a z drugiej strony byłem dosyć dobrym obserwatorem życia i tego wszystkiego, co jest naokoło. Wiedziałem, że muszę stąd jak najszybciej wyjeżdżać. Ale wiesz, jakby tak z lotu ptaka popatrzeć na ten twój dom, to tak, ojciec, którego widziałeś 2 razy w życiu, ojczym, którego nazwisko nosisz, tak? Ty mówisz, ojciec antysemita, mama filosemitka, tak? Tak. Czyli sprzyjająca, znaczy taka tak, akceptująca bardzo. Całe życie mówiła. Tak, ty uciłaś. Chcesz być, jesteś Polakiem, ale w zasadzie jesteś już Amerykaninem. W szkole 14 lat król życia, ale jest ten ojciec, który też ci daje po nogach, tak? Kijem, jak w nocy nie zejdziesz po pieczarki do piwnicy, tak? Jest. Więc bo to wiesz, to się można pośmiać, ale to też pewnie było na psychikę. No, mama mnie broniła, że przeze mnie właściwie chyba się rozstali, nie wiem. No. Ale to dosyć dużo tych przeżyć takich było dramatycznych dla małego chłopca, tak? I co, i był ten bunt, żeby zwiewać stamtąd? No z jednej strony zwiewać, z drugiej strony to naprawdę... coś robić. A poza tym muszę tak szczerze powiedzieć, że wszystko mi tak łatwo przychodziło. Co nie zobaczyłem, chciałem, to miałem. Czyli był kij i marchewka. No. Uh-huh. I to i tak. A mając 15 lat zrobiłem sobie kiedyś konferencję sam ze sobą. Pamiętam puentę tego, to było na Piotrkowskiej przed kinem Polonia, wychodząc z Grandu, gdzie byłem na bezach z kremem. Takie duże bezy z kremem. I tak sobie całe życie tak gdzieś zaplanowałem. Widziałem te filmy amerykańskie, Ewa Gardner, Audrey Hepburn, te piękne kobiety. Wiedziałem, że saksofon
będzie ważniejszy gdzieś. Nawet wtedy miałem takie pewne, że jak kobieta się pojawi w życiu, to albo menadżerka, albo śpiewaczka. W odwrotnej kolejności, raczej śpiewaczka. No i tak właśnie to prawie szło. A myślałem, jak już będę stary, będę miał 4 to dychy, znaczy, to już się czapę wykonam. Tak, jak będziesz stary, będziesz miał... Tak, i ewentualnie pielęgniarka albo opiekunka na koniec. To tak, czy wygodnie? No tak jakoś tak to wychodziło. Ale ten saksofon był najważniejszy i ta muzyka to ciągle... Są do dzisiaj ten Walkman gra cały czas. Ale słuchaj, ale ty byłeś, bo jak ja mówię król życia, no to 14-letni król życia, na czym to polegało? Że no ja miałem każde pieniądze świata. Na to rodzice byli, mama była strasznie przedsiębiorcza. Za komuny po prostu robiła takie numery, że jak te teraz nie chcę się nie wierzyć prawie. Tam były jakieś tunele, tak, gdzie tunele podziemne, fabryka była, tak? Fabryka była w podwórku, gdzie tunel w Łodzi. Był w Łodzi, gdzie nie wolno było mieć pracowników, pracownicy. Były schowki pod strychem, jak milicja przychodziła na kontrolę, to ojczym miał żelazną, rurę żelazną, miał papiery wariackie i owiniętą tą rurę w gazetę. Także walił od razu w tą gazetą. Żeby nie zabić. Tak. No po prostu no tak. Broni w domu, no, twierdzy. A myśmy chowali, wyćwiczenie chowali pracownice, towary, wszystko i potem było wszystko okej. Okay. A twoja mama była taka kochana, że kiedy byłeś już w Nowym Jorku i to ty mogłeś jej kupić, powiedzmy, futro, to mama przywoziła ci pieniądze, tak? Żebyś miał z czego żyć. Zawsze $1000 gdzieś miała wszyte. Czekaj, powiem tylko, że jest belka. Możecie państwo dzwonić pod numer 22 486 65 56. To jest tak, tutaj w tej Łodzi to jakiś trochę, biorę w cudzysłów, dom wariatów generalnie. Tak. Ale jesteś w Warszawie. Pałac wariatów. Pałac wariatów. I jesteś w Warszawie, gdzie studiujesz po Bożemu. Czyli... No bo ja strasznie chciałem się uniezależnić. I to nawet jedynak, mama była nadopiekuńcza, a ja chciałem udowodnić, że ja też potrafię. W związku z tym zacząłem wcześniej grać. Miałem 15 lat już grałem w zespole Tiger Rag, w łódzkich, tych najlepszych zespołach. No i zarabiałem swoje pieniądze. Także mama czasami podchodziła, chciała mnie przekupić. Ja mówię, daj spokój, matka, ja mam swoje. No. Po prostu. Chociaż, tak jak mówisz, przyjeżdżała do Nowego Jorku, przyjechała na rok, to $1000 na wszelki wypadek przywiozła, że gdyby coś tego, to dla mnie ma. No. I tu się zaczęły te takie potem lata szalone w Szwecji, między innymi z Karolakiem, tak? Gdzie no znowu byliście królem, królami życia, tylko że... litry alkoholu, prawda? To w najdroższym kraju z najdroższym alkoholem na świecie. Ale wtedy z kolei też był tutaj pewien tryk. Żony kolegów, Andrzeja Dąbrowskiego, Wojtka Karolaka, no i moja Ula Dudziak. Wszyscy marzyliśmy o mieszkanie, potem auto. No. Jedynym sposobem na szybkim stosunkowo było wyjechać i takie wymarzone M4 kupić za pieniądze zarobione właśnie w Szwecji, gdzie wtedy grało się jazz do tańca. A my z Wojtkiem mieliśmy tutaj inny pomysł? Model. Tak. Przecież byliśmy obaj zakochani w organach Hammonda, które były niedostępne. To kosztowało $15,000, a no to fortuna. No, w ogóle nie osiągali. Jedynym sposobem mogło być wyjechać gdzieś i kupić. No więc wyjechaliśmy do tej Szwecji. Wzięliśmy te organy w najdroższym kraju świata. Na raty i obaj spłacaliśmy, to nie wiem, czy do dzisiaj spłacone, Wojtka już nie ma, ale śmieję się, bo świetny tak, człowiek, jakby był cały artysta, czas. Prawda? Ale i na przykład żona Wojtka zostawiła, bo myślała naprawdę, że to będzie M4, a to było B3. Organy się nazywały, tak, bo organy się nazywały B3 i myśmy wiedzieli, że to nie M4, tylko B3. No to chyba mieliście potem wyrzuty sumienia, że rozbiliście małżeństwo, nie? No nie, no nie mieliśmy. No jak, no Wojtek cierpiał, ale przecież te organy były ważniejsze. Aha, mamy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Właśnie chciałem wspomnieć, że Michał Urbaniak ma przez tam pewne momenty głos Ferska Kiepskiego. Chciałbym pozdrowić panią i... A ty grałeś chyba jakiś epizod kiedyś w Kiepskich, prawda? Tak, oczywiście. Nie wiem, czy pan to widział.
Tam widziałem, bo tam te pierwsze odcinki oglądałem. Być może właśnie Urbanie grał pewną rolę takiego komika. Tak? Komika grałeś? No było parę takich epizodów. Tak? A ma pan jakieś pytanie? Mam pytanie. Czy pani była w sądzie, bo jest pani podobna do Wesołowskiej. Nie, nie byłam w sądzie i mam nadzieję, że nie będę. A jeszcze jakieś pytanie takie? Nie, dziękuję. Długo czekałem, aż się, żeby się połączyć, i to wiele dni czekałem. O, no to przepraszam, no to przykro nam bardzo. Ostatnio to jak się połączyłem, to byłem w Radiu Jagiellonia Białystok na innej stacji. Aha, no to życzymy udanych połączeń innych i miłego wieczoru. Najlepszego. No to też taki trochę free jazz, nie? Taki telefon. Tak. No to jazzman też musi być przygotowany. Życie. Na to. Życie, c'est la vie, tak. A powiedz, a czy to wasze granie w Szwecji, a wasze granie na przykład w Niemczech, to się różniło? Tam mieliście inną klientelę, inne wymagania były? Trochę tak. No bo powiedzmy prościej się grało i bardziej rytmicznie, z większą, może wspaniałą frajdą, ale mniej, tak jak Wojtek mnie nazywał Michurka. Mówił: Michurka, zagram, tam jak dzwoniłem na koncert, mówi: ale nie pisz już więcej, nie chcę mi się uczyć nic. Aha. Także ten okres potem niemiecki był kreatywny, jednak było dużo pisania, komponowania i Wojtek się wciągnął w to pisanie i to. Robiliśmy coś nowego, coś oryginalnego, naprawdę. A w Szwecji to po prostu się bawiliśmy graniem i węglem. Bo alkohol nazywał się węgiel, żeby to był taki kryptonim. Jak się przyjeżdżało do nowego miasta, to się było: gdzie jest węgiel? W oponie, tylko pamiętaj, tylko połowę. Mhm. Popijaliśmy prawie dzień w dzień. W ogóle, bo ty używki i to nie, prawda? Jakieś narkotyki nie. Bo ty mówisz, że ty masz Polish drug, czyli wszyscy moi koledzy, z reguły większość z nich pali. Mówi: dlaczego? Mówi: tego paliłbyś. Mówi: tak, nie, wystarczy mi problem z polskim drogiem. Zresztą ja to miałem taki epizod, że 15 lat balowałem, a potem 17 nie. W ogóle czysto, a potem miałem też taki okres, że mówiłem, że próbuję, co było lepsze. I co? Próbuję, co było lepsze. Nie wiem, ale co? No doszedłem do wniosku, że jednak tak jak jest, jak teraz jest najlepiej. Ale miałeś 27 czy 29 lat, kiedy miałeś pierwszy zawał. No tak. No. No właśnie to takie było pogrożenie paluszkiem chyba przez los. No. Mamy drugi telefon. Zobaczymy, czy też a propos kiepskich. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Serdecznie witam. Panie Michale, ogromny szacunek dla pana za całe pańskie życie, za twórczość. Bardzo dziękuję. Dzięki też za Urbana Good Days. Byłem w 2017 na edycji. Usłyszałem wtedy od pana chyba największy komplement w swoim życiu, bo wiem, że był szczery, bo nie znaliśmy się, a pan po prostu powiedział: dobrze grasz na bębnach, i dla mnie to było coś wielkiego. I tak jak pan wspomina to spotkanie z Milesem, tak ja wspominam to spotkanie z panem i zawsze jestem wzruszony myśląc. W każdym razie moje pytanie jest takie: czy w Polsce da się żyć z muzyki, szczególnie z muzyki jazzowej? Drugie pytanie jest takie: czy poznał pan Tonego Williamsa osobiście? A trzecie pytanie to: co zrobić, żeby z panem zagrać? Co zrobić, żeby z panem zagrać? Tak, powiem najpierw na temat perkusji. Takie zdanie mi się właśnie też z Kenny Garrettem rozmawialiśmy, powiedziałem, że perkusiści dzielą się na dwie kategorie. Perkusista i perkusista muzyk. Ja oczywiście zawsze wybiorę muzyka perkusistę, nawet jeżeli jest bardzo dużo słabszy perkusista w porównaniu z perkusistą. Po prostu chodzi o wspólne robienie muzyki. To chodzi o Tony Williamsa. Poznałem Tony Williamsa, nie grałem z nim, nie byłem tak blisko jak z wieloma innymi, na przykład z Lenny White'em, jestem bracia siamscy prawie 50 lat, 45 lat.
Także jeśli chodzi o perkusję. Komplementów nie lubię prawić, bo to uważam, że to jest się krzywdę robię, ale jak ktoś ma talent albo jest muzykalny, zawsze lubię to powiedzieć, bo wiem, że każdy tego potrzebuje. Ja pamiętam, jak zaczynałem grać i grałem tam, koledzy mnie chwalili i tam mówili, że mam talent, że mówię, ale sadzisz, ale grasz tego. Ale jak przyjechał zespół amerykański, grał i potem na dżemie zagrałem z nimi, to ja się poczułem, że gram. No, to nie znaczy, że negowałem coś, ale chciałem ten stempel, tak, że to tak jest. No. Teraz jeszcze było... Jak zagrać z tobą? Co zrobić, żeby z tobą zagrać? Proszę zobaczyć, gdzie jest następna odsłona Urbanator Days. Gdzie jest wielu młodych ludzi. W Poznaniu. Mhm. I to jest fantastyczna też inicjatywa i powiedziałbym misja. Czyli nie trzeba znać nut, nie trzeba być zbyt mądrym. Jeżeli ktoś ma pasję do grania i musi grać, to niech gra. Przyjdzie do nas, sprowadzam znakomitych muzyków z Nowego Jorku przede wszystkim, którzy aktualnie grają na scenach estradowych świata. I z nimi można pograć, tam się można sprawdzić, można zobaczyć. No ale z tobą chodzi o to, żeby z tobą... No ale ja tam jestem niby szefem. No, ja no dobra, a na jakie hasło trzeba wejść tam? Bo już nie, to Urbanator Days są strony, jest Facebook, to będzie ogłoszone. No i na jesieni będzie. A pan jakoś miasta. Się przypomni, że to wtedy... Oczywiście. Tak? Bo bardzo chętnie. Zapraszamy. To jest z reguły free, zależy od naszego... znakomitego ministra kultury, jeżeli będzie dotacja, a jak nie, to będzie jakiś drobiazg do zapłacenia. Tak no ale na razie was dotuje, tak? No na razie nie, ale to się, ludzie się zmieniają. A na razie nie, bo myślałam, że taki wspaniały, nie. Że was dotuje. Nie, nie, na razie nie, jakoś tak. Ale to już nie są te czasy, kiedy pan, za czasów Tyrmanda i zresztą napisałeś muzykę do pana te, prawda? Tak. To już nie są te czasy, że to jest muzyka zakazana i trzeba się po bramach chować, żeby grać no jazz. Nie. No nawet wprost przeciwnie, czasami uważam, że za dużo jest szkolenia, bo jak jest za dużo, dlatego Urbanator Days ma jakieś tam elementy szkolenia, ale ja to nazywam antyszkoleniem, czyli raczej spotykanie z muzyką i tworzenie razem muzyki i pokazywanie od kuchni, jak to znakomici amerykańscy muzycy robią, niż uczenie się nut i tego, a nuty to można znać, można nie znać. Wiele razy powtarzam, mogę powtórzyć jeszcze raz, że najczęściej analfabeci są bardziej kreatywni niż wykształceni. Bo? Nie wiem, tak jest to. Po prostu jest to, są kierowani pasją, są kierowani miłością, bo to jest miłość. To nie jest łatwe życie. No, tak to jest jakoś. Mhm. I grałem z paroma takimi ludźmi, że no jeden był schizofrenik, którego Malc wyrzucił po miesiącu. Dużo jest takich rzeczy, ale ten talent, ja się tyle ludzi, tyle rzeczy nauczyłem od tych ludzi, którzy z ulicy przyszli i grali. Na przykład Markus Miller po jakimś czasie był bardzo zajęty i czasem nie mógł grać, ale mi nawet nie mówił, tylko przyprowadzał. Ja przychodzę, jedziemy do Waszyngtonu zagrać. Patrzę, Markusa nie ma, a przychodzi człowiek, mówi, nazywam się Peter. Markus mnie nauczył wszystkiego, gram cały set, wszystko zagram ci. Mhm. I rzeczywiście, w ogóle i tak było. Mhm. A to też jest tak, jak się gra i widać, że kolega daje radę, że jest fajne, to jest taka radość wspólna? Jest radość wspólna, jest piękna, ale są oczywiście wybitni. No, z Markusem to było tak, że pamiętam, czasami się gra i jedną nutę się przesunie do tyłu, tam jest odzew. I u tego, Bernard Wright też nie znał nut. Schizofrenik, geniusz absolutny, muzyk też z Majcem. To tak, wszyscy potem wylądowali u Majca, tak czy inaczej. No. No to jednak ten Majc to jest taki punkt odniesienia, prawda? Tak, no Lenny do dzisiaj mówi to chief, nasz mhm. chief. Mhm. A Quincy Jones? No też innego wielki, typu, nie? Absolutnie. Też i wielki, i wspaniały człowiek. No, wspaniały człowiek, genialny muzyk, też z wizją. No to jest prawdziwy producent muzyczny, bo teraz się producentem można być łatwo, programując bity. Podobno ktoś mówił, że jestem w tej chwili najstarszym beatmakerem na świecie. Ale się uśmiechasz, czyli to jest miłe. No, pewnie, że miłe. No. Ja w dalszym ciągu programuję bity, tak jak za dawnych czasów, wszystko w komputerze robię, potrafię, gram i tak,
To po prostu to jest pasja, no kocham to wszystko. No to wiesz, ty jesteś taką zagadką pewnie dla tego kogoś, kto się przez życie prowadzi, dla, nazwijmy to, losu, twojej jakiejś tam karmy, bo twoje życie to jest taki jeden sport, taki naprawdę sport ekstremalny. Ty uprawiasz w ten sposób życie. To jest góra, dół, zawał, picie, nie picie, właśnie skrzypce. Skrzypce, żona, saksofon, kochanka. Zaborcza pewnie. Tak? To jest zaborcza kochanka. No, ale czasami zdrowia na nią nie starcza. Ale przy tym sporcie, no bo ty już jak tak się posłuchał, ktoś w ogóle ciebie nie zna i tak posłuchał teraz, jak mniej więcej sobie wyobraża, czyli te jam session do rana paliłeś? Nie. Ale były to pewnie papierosy, tak? Tak. No to opary papierosów, alkohol, litrami. No to właściwie, a tu się nagle okazuje, że ty, poprawmy jeśli się mylę, 36 lat grałeś w tenisa, tak? Tak. Z Lendlem. No kto grał z Iwanem Lendlem w tenisa? No ale zaczął się oczywiście od Wojtka. Fibaka. Wspaniały, uważam, bardzo niedoceniony Polak i sportowiec polski, chociaż rzeczywiście jest słynny, znany. Ja byłem świadkiem, bo już przez pierwsze parę lat, jak przyjeżdżał do Stanów, to gdzie mogłem, to jeździłem z nim, woziłem i uczyłem się od kuchni wszystkiego i komentarzy. Pamiętam tak szybko jedną rzecz. Był w ćwierćfinale Flushing Meadows US Open i ja już byłem, znałem się, już Wojtek mnie komplementował, już wiedziałem. Mówi, ty dobrze to pojąłeś i tak dalej, te komentarze dobre. Ale mówi, jak ty możesz z Noak, taki był Francuz, Janik Noak, w ćwierćfinale grają. Mówi, jak ty możesz, jakie masz szanse z nim wygrać? Przecież to jest bandyta, on cię zabije na tym korcie. Mówi, ja wygrać nie mogę, ale on może przegrać. No a ten Lendl? No to no, Lendla w ogóle trenował. No Lend był bardzo, i bardzo. Chciał z tobą grać? Tak, myśmy, Wojtek robił turnieje. I oczywiście nie grałem w meczu, tylko rozgrzewki. Takie, czasami Wojtek mówi, poodbijajcie, albo zobaczcie, Michał gra, bo ja trochę kolorowo tam grałem. No. Kolorowo? Kolorowo, znaczy urozmaicenie z fantazją. Bardziej, no. Tak? Tak, ale nie tylko, ale porządnie. Mógłbym pokazać, jeśli co, to mogę pokazać wszystkie prawidłowe ćwiczenia, znaczy wszystkie uderzenia mam na 100%. Chociaż dzisiaj się tenis zmienił, ten chwyt jest inny. Wtedy ja grałem kontynentalem, po czym grałem Eastern. No wiesz, ty przeczysz takiej zasadzie, chowaj się zdrowo, to będziesz grał w tenisa. Ty się chowałeś niezdrowo i 36 lat grałeś w tenisa. Mamy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tutaj Marcin z Nowego Zamyśla. Dobry wieczór, panie Marcinie. Tutaj na wstępie chciałbym tutaj panu Michałowi tutaj podziękować za płytę Fusion 3. Bardzo ją cenię, bardzo ją lubię słuchać. Fusion 3, wieczorami. Podziękować. No to była przełomowa wtedy. To była ta płyta, o którą walczyłem z Kolumbią właśnie. Straciłem kontrakt przez to moje zachowanie. I chciałbym tutaj, żeby pan troszkę sięgnął pamięcią do starszych wydarzeń, a mianowicie do nagrania telewizyjnego z Krzysztofem Komedą, tam było Jazz in Poland. To było chyba dla niemieckiej telewizji. Może pan jakąś anegdotę? Z Komedą dla niemieckiej telewizji. Tak, to było w Baden-Baden. Joachim Ernst Behrend zrobił taki zjazd polnisze jac. I tam grałem i z zespołem Andrzeja Trzaskowskiego i z Komedą. No to były dla nas wielkie przeżycia wtedy. Niemcy były takim pierwszym prawdziwym krokiem za ocean. I tam to było takie połączenie, właśnie ten NRF, zachodnie Niemcy. I to było, Joachim był bardzo, bardzo, no bardzo oddany tej muzyce. Tak. Pan pytał o jakąś anegdotę związaną z tamtym pobytem w Niemczech? No to dużo. Ale... I z Komedą, tak. Z Komedą w Niemczech byliśmy krótko, raczej bywaliśmy bardziej z Andrzejem Trzaskowskim dłużej na koncertach. Ale anegdoty to mogę powiedzieć, jak basista Stasin Zwierzchowski był przed nami jeszcze, nie z Komedą, tylko pierwszy wyjazd jazzmena polskiego za granicę. I w hybrydach wszyscy czekaliśmy, jak on przyjedzie, opowie, jak tam jest. Jest. On co wieczór spędzał z nami. Mówi, słuchajcie,
niesamowicie genialny. Jedno słowo mnie dzieliło tego, żeby dostać nowy samochód. Jak było? No wszyscy tak słuchamy. I słuchajcie, wychodzę z hotelu, pan w skórzanym płaszczu, czarny Mercedes, nowiutki, piękny. Podchodzę do tego pana i mówię, niech mi pan da to auto. Powiedział, nein. Jedno słowo dzieliło. Jeszcze ma pan jakieś pytanie? Tak, jeszcze ostatnie pytanie o zespół E-Art. Pan zagrał tam gościnnie na płycie, tam w utworze Souls. To jest akurat mój ulubiony kawałek z tej płyty. I jak, co pan myśli o tym zespole? Fantastyczny zespół, który powstał na początku dzięki inicjatywie Urbanator Days. Marek Pędziewiat był jednym z pierwszych młodych chłopaków kilkanaście lat temu, który uczestniczył, jeździł i był z nami, a potem grał już w zespole Urbanator jako pianista. Także to oczywiście fantastyczne, bardzo świetna wizja i tu wszyscy są znakomici muzycy, a tam jest jednak wizja Marka Pędziewiatra, takiego, no nazwisko jest bardzo, teraz sobie zdałem sprawę, bardzo adekwatne, bo pędzi do przodu. Cudowny muzyk, fantastyczny. A ty w ogóle o kimś mówisz źle? W jakim sensie? No ze swojej branży. Jeśli masz złe zdanie, to zachowujesz dla siebie, czy? To są dwie szkoły. A twoja? Moja szkoła jest taka, że albo nie mówić, bo to możesz na krzywdę zrobić, albo próbować zastosować się do takiego zdania, solutions, not problems. Czyli zamiast powiedzieć, że coś jest nie tak, to powiedzieć, co można zrobić. Na twoim miejscu to bym to zrobił, a tamto, bo masz to, tamto, a może tu być trochę tego. Raczej motywować niż krytykować, bo oczywiście prawdziwa krytyka nieraz jest konieczna i potrzebna. Słuchaj, tak, tędy nie zagrasz takim zadęciem, bo powietrze nie wchodzi, powiedzmy teraz. I ty też tak słuchałeś, jak ci mówi? No ja miałem jedną lekcję saksofonową. Aha. W życiu. I to była ostra lekcja. Grałem w Village Vanguard i większość na skrzypcach, ale czasami brałem saksofon. I wziąłem saksofon i taki słynny saksofonista, który często był tam, przychodził do Village Vanguard, wziął mnie na bok, mówi, słuchaj. Słyszałem, mówi, fajnie brzmisz na tym saksofonie, ale przecież ty nie umiesz grać na nim. Ja mnie tak wziął, mówię, no tak. Ja mówię, może być, mówię, nauczyłem się, sam wziąłem i zacząłem grać. To już było, wiele lat gram przecież. Jakieś nagrody dostałem za granie. Mówi, masz tu adres, masz tu pójść. To jest mój profesor dawno, on jest najlepszym profesorem, nie pamiętam nazwiska dzisiaj, w Nowym Jorku i on z nim porozmawia. Załatwił mi lekcję, zapłacił nawet za tą lekcję. To się było $50 wtedy. No i przyszedłem, mówi, Phil powiedział, żebyś mi nie pokazywał jak grać, tylko żebyś zagrał. Ja się odwróciłem, wziąłem saksofon, zacząłem grać. Mówi, co on chce? Mówi, przecież super grasz na saksofonie. Mówi, pokaż. Jak zobaczył mnie, to zaczął się śmiać. Przecież ty w ogóle nie umiesz ust ułożyć. Mówi, dlaczego aż tak wargi ustawione? Ja mówię, bo przecież i Coltrane, wszyscy moi ci tak muzycy, których znam, tenorzyści mają tak wargi. Mówi, nie, oni po prostu czarni saksofoniści mają grube wargi. I dopiero wtedy się dowiedziałem, że całość grania polega na mięśniach tutaj. To była lekcja pierwsza, jedyna. A drugi nie dmucha się t, tylko z przepony i zamiast t się robi k, k, k. Do dzisiaj mi się przydaje, jak chcę fajne staka to zagrać, to robię z przepony. K, k. Czyli to była ta lekcja? To była ta lekcja. Pan jeszcze z nami nie jest, czy już pana nie ma? Nie. Jeszcze jest. To tylko tutaj na końcu chciałbym pani tutaj podziękować za świetny program, bo to jest moje ulubione miejsce na kanale sportowym. No dzięki, dzięki. Zaraz jeszcze zdania dwa będą o sporcie, to już w ogóle, wie pan, inna sprawa. Róbmy swoje, prawda? To taką dewizę wyznaję w życiu. Także dziękujemy bardzo za taki profesjonalny telefon. I do obejrzenia w następnym programie, może razem, wspólnie. Ale ten sport jeszcze, no to było kolarstwo, siatkówka. Koszykówka, ale no to, ale ręce nie dla pianisty. No. Dzisiaj no, to byś... Skrzypka, ręce mi tak mama chroniła. A kiedyś ubezpieczyłeś ręce? Proszę? Ubezpieczyłeś kiedyś ręce, czy nie? Nigdy nie żałuję, bo teraz by się przydało ubezpieczenie. Ale ja miałem, no miałem parę trików domowych, że na przykład jak chciałem jeździć na rowerze, to kupiłem sobie rower i zostawiałem u sąsiada
na tej samej ulicy i pożyczałem od niego rower, żeby się przejechać nim. Jeździłem, zapisałem się do klubu nawet. Brałem udział w jednym wyścigu. Łódź, Stryków, Łódź. I nawet zainicjowałem ucieczkę, bo Królek był wtedy bohaterem. Miałem 15-14 lat na dni. I ta, jak dojechaliśmy do Strykowa, tak byłem zmęczony, że padłem w rowie i taksówką wróciłem do domu. Jak pan znowu. No tak. Po pańsku, tak? No bo tak. Miałeś na tą taksówkę, tak? Tak, tak. Furgonetka był, przyjechała Nyska. Tak. A interesujesz się sportem? Oglądasz czy nie? Absolutnie tak. No przede wszystkim tenisem to dzień i noc. Masz swojego jakiegoś faworyta? No w tej chwili jest paru tych młodych, no Hiszpan, Alatras jest, no Joko. Jeszcze jest, no nadal jest wielkim sportowcem. No tak, ale teraz ma problemy. No wiem, no to problemy się pojawiają. To jest no świetny był ten Węgier ostatnio, prawda, który Hiszpana załatwił, no ale potem już nie dał. No, ale tych Norweg i Duńczyk. Też świetni, nagle wyskakują, to w ogóle jest piękne, prawda? Oba podobnie, no. Że w sporcie tak wyskakują. No w ogóle ten się strasznie zmienił, bo ja pamiętam na Stazy, Connors, potem Borg i on trochę zepsuł tenis. Albo on zrobił te wszystkie top Becker, spiny. Sampras. No, no to jeszcze był stary. To był ten australijski, taki, że trzymało się kontynentalem i się odbijało jak najszybciej. Nie zapomnę jednego meczu Connors na Stazę, gdzie zrobili pokazówkę i tak się wygłupiali, że po trybunach biegali i odbierali piłki stąd. To było na Forest Hills. Tam byliśmy z Wojtkiem. Parę niezapomnianych takich tenisowych wydarzeń, no jedno jeszcze z Wojtkiem. Wojtek był bohaterem, gdzie McEnroe? Wojtek Fibak w Forest Hills wygrał Forest Hills, to było koniec 70. lat i grał z Geru Leitisem, który był w czołówce tenisistów. I Wojtek wygrał 7-6 w tiebreaku i 7-6 w tiebreaku. Nie podał Geru Leitis mu ręki, się obraził. Bo Wojtek no, grał strasznie mądrze, no, naprawdę tak grał, nie mocno, tylko właśnie mądrze, tak jakby w szachy grał. I na drugi dzień okazał się wielki artykuł w New York Timesie, Gerolaitis, wywiad z Gerolaitis, że nikt nie wie, jak Wojtek słabo gra w tenisa. Tylko, że pytanie na koniec było, tylko dlaczego pan przegrał? No. Ale wiesz, ty bo, tak jak pamiętasz i wymieniasz płyty, nazwiska, utwory jazzmenów, to widzę, że jeśli chodzi o sport, na przykład tenis, to tak samo wyrzucasz wyniki. No kto pamięta, ile wygrał ktoś tam, powiedzmy, 30 lat temu. Mamy no, debiut Wojtka w Madison Square Garden był z Connorsem. Mhm. To też przegrał, ale minimalnie, ale to był piękny debiut. Tam dostał menadżer. Byliśmy dumni wtedy bardzo z Fibaka. Oczywiście, to było że takie tak. Okno też na no. Świat i na sport. W ogóle przełom był to wygranie w Hiszpanii z Artur Ashem. Świętej pamięci. No. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak? Jak pan ma na imię? Mam pytanie. Mam na imię Emil, dzwonię z Warszawy i mam pytanie do pana Michała. Chciałbym, żeby opowiedział pan trochę o historii powstania płyty Funk Factory, która uważam, że jest genialną płytą. I razem z kolegami, gdy byliśmy nastolatkami, nie mogliśmy uwierzyć, że płyta na tak światowym poziomie została stworzona przez Polaka i właśnie interesuje mnie, jak w ogóle powstała ta płyta i gdy pan mógł trochę zdradzić kulisów. Dziękuję. Tak. W ogóle to nie była płyta stworzona tylko przez Polaka, tylko Polaków. Mhm. Dlatego, że miałem taki moment, że po prostu właśnie ten wzwód, jak nazywam, wszyscy chcieli, żebym nagrywał, produkował, nie mogłem nadążyć. Mhm. I świetnych, utalentowanych kolegów, Bernard Kawka i Włodek Gulgowski, sprowadziłem do Nowego Jorku, żeby pomogli, bo sam bym nie dał rady. No i właśnie przy płycie Funk Factory wokale aranżował i układał Bernard Kawka, który miał zespół Nowy Sygiel. No właśnie, śpiewał. No, taka śpiewał. Świetna płyta Chopina, pamiętasz? No tak, ale mało tego, to jeszcze pamiętam płytę z Bosanową, gdzie grałem na gitarze. To w ogóle też ewenement, ale to przypadek. Ale po prostu taki rok był, że było to wielkie zapotrzebowanie. Wszyscy chcieli, żeby coś zrobić. Wtedy powstało Fusion 3, wtedy powstało Funk Factory i wtedy też powstała płyta Urszula. I tam był właśnie, tam napisałem to Popaję, która tam coś
zrobiła parę razy hałas na świecie. Na świecie. Mhm. No. Ale to miło jest, jak się słyszy, tak jak dzwoni pan i mówi, że jak to w ogóle tak genialną płytę stworzyć, bo tam jest na paru poziomach ten No kupę. Wiem, no przede wszystkim tak. Nowy Jork, świetni muzycy i fajni koledzy do współpracy. Po prostu wiedziałem, co potrzeba. Wiedziałem, że nie wyrobię sam. Mhm. Potrzeba było tutaj z wokalami się zająć. Płodek, czyli tak po prostu. Tak, no i, ale to było bardzo dzień i noc pracy. To był cały rok bardzo, bardzo pracowity. A przy płycie Urszula też to mogę powiedzieć takie coś, że tam też zaangażowałem Steve Gadda. I tam nawet nie był duży budżet. Trzeba było szybko nagrać płytę. I z reguły polegało to na tym, że studio było drogie. Analogowe taśmy i tak dalej, i tak dalej. No jak ktoś się spóźnił, no to ssał w stopę wręcz. I mamy już nagrywać, a Steve Gadda nie ma. To był i jest historycznie jeden z największych perkusistów wszechczasów. Wiadomo było, że jak on gra, to ta muzyka się... Ja mu mawiam, masz perkusistę, to masz zespół. No i jego nie było. Dzwonię do niego. Gdzie jesteś? Ja mówię, jeszcze śpię. Mówi, rozstawili bębny. Ja mówię tak, słuchaj, mamy 10 utworów do nagrania. Mówi, nie przejmuj się, tylko pamiętaj, żeby nuty były i lampka. I za godzinę przyszedł i rzeczywiście daliśmy radę z wszystkim. Wszystko poszło bardzo cudownie. Mm-hmm. A niektóre płyty się nagrywało 9 miesięcy. To z kolei Joe Zawinul zawsze mawiał, mówi, płyta to jak urodzenie dziecka, to trwa 9 miesięcy. Mm-hmm. Ale to za każdym razem, prawda? Jak się słyszy, że się podobało, że to jest... To jest jakaś, ja powiem tak, nagroda za pracę. Tak, nie, bo jestem pracuś, ADHD, holik, albo do pracy, albo do picia, do wszystkiego. No, taki charakter. A powiedz, a jazzmeni dobrze zarabiają? Ci najlepsi to są jakieś... To jest 2%, w najlepszym okresie 2,5% biznesu muzycznego. Mhm. Także nie, ale z kolei jest druga strona medalu, że jazz jest prawie wszędzie. Także jazzmeni są brani tak, jak my tutaj w Polsce. Nas Niemen angażował, nas angażował Breakout. Graliśmy takie połączenia różne. Na saksofonista albo trębacz zawsze był przydatny na festiwalu w Opolu. Nieraz nie wiadomo po co, ale się jechało na festiwal w Opolu, żeby ewentualnie jak jest przerwa, wokalistka chce nabrać oddechu przez 8 taktów, to się grało melodię albo coś kawałek. Z tym wymieniłeś Niemena. No, Niemen też jakby na własną prośbę tej kariery w Ameryce tak nie zrobił, bo był za ambitny po prostu. Długa historia. Nawet jak tak patrzę, on dla niego to oczywiście było bardzo ambitne, ale jak tak patrzę obiektywnie, to jak mógł sprawny, bardzo dobry piosenkopisarz broadwayowy przetłumaczyć, napisać dobry tekst do Norwida? Mhm. To jest pierwsze. Czyli ten Norwid powinien poczekać. Się rozjeżdżało, prawda? Powinien poczekać i powinien być na jakiejś drugiej, trzeciej płycie przygotowany lepiej. No, to jest... Jeśli w ogóle. Tak, jeżeli w ogóle. Nawet dlaczego nie, jeżeli artysta sobie tak życzy i jeszcze ma pozycję, a miał pozycję. Jemu Kolumbia wtedy otworzyła wszystko, właściwie cały świat. Mógł wszystko zrobić. No i zrobił to nie są tak. Legendy, tylko tak mogło się stać. Tak, było przecież, był z kolei Walter Jetnikow, taki prezydent nad całą grupą CBS, korporacją. To on tak mówi. Jak to możliwe? Człowiek sprzedał 6 milionów płyt w Rosji. To my sprzedamy 20 z tym marketingiem, co mamy. No i wszystko miał, co chciał. I wykorzystał, zrobił, co chciał. Mm-hmm. Płakaliśmy, klękaliśmy nieraz. No, płakaliśmy może nie, ale błagaliśmy go. Nie nagrywaj. On mówi, dobrze. Na drugi dzień próba się zaczyna znów. Potem nazwali to Bema Pamięci, Rapsod Żałosny. Mm-hmm. Bo trochę denerwowało nas to. I to parę osób było naokoło niego. Wszyscy kibicowaliśmy. Mógł zrobić. Wystarczyło nagrać jeszcze 5 najlepszych swoich piosenek. Mm-hmm. Krótszych. A tak było. Michale, twój życiorys byłby wielce niepełny, gdybyśmy nie otworzyli na chwilę drzwi do takiego pokoju, czyli miłość. Urbaniak i kobiety. No to jest Z jedną żoną byłeś, czyli z Urszulą Dudziak 20 lat.
z drugą żoną, piękną aktorką Lilianą Głomczyńską, 4 lata. No, nawet więcej. I z panią Dorotą jesteś już 10. 20. I która, 20. I która ma naj, miała najciężej z tobą? Właściwie po paru latach chyba każda. Bo tak się zaczyna. Najpierw jest fascynacja. Znaczy teraz to już trochę inaczej jest, ale powiedzmy, że ma 30, 40 lat czy 20 parę. To fascynacja. Podróże, przygody, Japonia, samolot, coś tego dobrze. Ale po, ja to wyliczyłem, że 7 lat kobieta wytrzymuje tą radość, a potem potrzebuje stabilizacji, a mózg jedzie dalej. Czyli udręka. No to potem zaczyna być kłopot. Może stabilizacja jakaś, może coś. A ja od tego 15 roku życia przez całe życie podróżuję. No i to zrobiło. Z kolei jak się zrobiły trochę schody i niedobrze, to jeszcze pojawiał się alkohol. Jak się pojawił alkohol, to nikt nie do wytrzymania z tobą wtedy. Mhm. I nieraz tak sobie myślę, no. Bo z kolei tutaj ilość jest, wydaje się imponująca i tak. Ja naprawdę mam charakter monogamisty. To jest, może paradoksalnie brzmieć, ale naprawdę tak jest. I za każdym razem myślałem i tylko i tak. Nie. No ale po 7 jakich latach, no, po tych podróży, grania, tego wszystkiego nikt nie zatrzyma, a tu stabilizacja nie za bardzo. Poza tym bałaganiarz, właśnie mówiłem na początku, że luz, wolność, swoboda, potem przychodzi nonszalancja, a potem zmęczenie z czasem, a przy zmęczeniu przychodzi też przesada, bałagan, nie, no. Właściwie każde mieszkanie zaczęło wyglądać tak jak pokój hotelowy. Najchętniej to... No w ogóle życie artysty to jest taki trochę hotel. Mhm. No, podróż, prawda? Słuchajcie, jak Boga kocham. 81, 2, 3. Miałem po 40 parę przelotów atlantyckich biletów plus loty po Europie i po Stanach. To było ciągle tylko taksówka, samolot, godzina 5, 4. Nie było jet lagu. Wszyscy się pytają, jak to radzić z jet lagiem, czyli ta zmiana czasu. Tak. Nie było tego, bo 3 godziny spałem po tej stronie oceanu, 3 godziny po tej. W samolocie do tego, albo w busie, albo w taksówce. No ale zdrowie było. Korzystałem z tego. Korzystałeś. No tutaj tak, żeby tak minorowo nie zabrzmiało to wszystko, to, no bo to jest jednak jakieś doświadczenie, jakaś lekcja życia, prawda, jakieś podsumowanie, to ty tak opowiadałeś, nie wiem, czy to tak kokietowałeś, ale mówiłeś, że ty właściwie 3 książki przeczytałeś, czyli 3 muszkieterów, Winnetu, ale najlepiej to znasz podręcznik, jak się rozwieść, tak? Nie, How to, to były takie książki, jak był kłopot w Nowym Jorku z czymkolwiek, to chodziłem do księgarni albo do biblioteki i szukałem How to, akurat aktualny problem, no, jak tu negocjować albo jak tu... I dobry byłeś w tym rozwodzeniu się? Nie, nigdy, niedobry wynalazek. W ogóle, kiedy mi się powiedziało tutaj, pewnie to może zabrzmieć nie najładniej, ale naprawdę z całego serca mówię, że kobieta... jest piękny wynalazek, tylko powinna przychodzić z instrukcją obsługi. No ale podobnie mówią kobiety. Nie, kobiety mówią coś innego, że mężczyźni mają łatwą instrukcję obsługi. No, ja bym się nie zgodził. No ale ty tak gdzieś powiedziałeś, no, tutaj sobie zacytowałem dosyć tak wprost, że faceci dzielą się na kochasiów i na jebaki. Sorry. Za no, bo mi tak uczyli koledzy. A jaka jest różnica między kochasiem a jebaką? Znaczy jebaką to jakby nie rozwijajmy, bo to jest jasne, tak? Ale kochaś to co? To ten, który serce, to było, tak? To było tak, że miałem tych kolegów, wszyscy rozrabiali. Zmieniali dziewczyny, działy się różne dziwne rzeczy. To w lata, mówię, 60, 50, 60. I mnie to jakoś tak nie bawiło. Ja, w każdym razie mój guru, który napisał książkę, Andrzej Makowiecki, to pamiętam jego głos, który mówił, tam w domu mieliśmy balangę, jakąś tam duże towarzystwo i tak dalej. Mówi, dziewczyny, tam uważajcie, z Michasiem mu się znowu zakocha. Rzeczywiście światło się zapaliło, ja byłem jedyny, który trzymał za rękę. I patrzyłeś w oczy. Tak, no. A resztę już tam się tak kotłowało. Po tańcach, różańcach, po wszystkim. No, no. Mamy następny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z tej strony Piotr ze Szczecina. Witam serdecznie pana Michała, witam panią. Dobry wieczór.
No nie ukrywam, jestem trochę zdenerwowany, ale no, spróbuję czym? Jakoś... Na luzie. Niech mnie pan rzuci. Ja wiem, ale free to... jazz. Nie, na tak, luzie. Jasne. Mhm. Ja chciałem zapytać pana Michała o taką rzecz, bo kiedyś poszedłem sobie do Książnicy Pomorskiej, to jest taka nasza tutaj biblioteka w Szczecinie, i tam znalazłem taką płytę Soundcheck pana Gulgowskiego. I ja wiem, że pan no dobrze się znał z panem Gulgowskim i nie wiem, chciałem się zapytać może, co w ogóle, czy pan Gulgowski... Co u niego w ogóle? Czy pan ma z nim jakiś kontakt, czy... Też kolega z klasy. Uh-huh. To była przyjaźń z jednej strony wielka, z drugiej strony była konkurencja. Nie wiem, on sobie jakoś obrał taką linię, że chciał... Z jednej strony chciał mi pokazać, że albo że jest też tak dobry, albo lepszy. Ale w graniu? Wszystkim. Myśmy grali w jednej drużynie koszykówki i pod koszem odbieraliśmy sobie piłkę. Uh-huh. Zabieraliśmy zamiast dawać. A w jednej drużynie? Tak, w jednej drużynie. Tak no to bywało. Rzeczywiście. No. Zaczęliśmy, poznaliśmy się w szkole w podstawowej muzycznej w 9 klasie chyba. Nie, no w drugiej, co ja gadam, trzeciej. Drugiej, trzeciej. I zaczęło się od tego, że zaczęliśmy się bić w bramie. To było pierwsze nasze poznanie. Wspaniały muzyk, wspaniały talent. Nie chciał się pogodzić z pewnymi niedogodnościami życia muzyka jazzowego, bo te niedogodności były, są i tego się nie da ominąć. Mm-hmm. A szczególnie na początkowym etapie życia. No, po prostu się to poświęcił. Myśmy z całym zespołem sypiali w namiocie i jeździli z przyczepą. I na polu namiotowym była baza i jeździliśmy po Niemczech koncertować. No, on się nigdy nie godził na takie rzeczy, nie chciał. No, i... mm-hmm. Szkoda, bo oczywiście daje sobie radę wszystko. W Sztokholmie mieszka, jest aranżerem, jest kompozytorem, jest okej, okay, ale on miał szansę w Stanach być znanym, świetnym pianistą. Mm-hmm. Nie, no, ja pamiętam też właśnie świetną też płytę Funk Factory bodajże, którą też panowie obydwoje tam się udzielacie. No to są wspaniałe, wspaniałe rzeczy. Tak. Wielka szkoda, że już nie kontrolowaliście tego później. No dobrze, to tyle ode mnie. A przepraszam, jak już pan jest jeszcze z nami, to a często pan słucha jazzu, czy tak incydentalnie? Znaczy, wie pani, ja tak generalnie, jeżeli chodzi o jazz, to fusion bardzo, bardzo lubię i mhm. właśnie trafiłem właśnie na tą płytę kiedyś, no właśnie w bibliotece na Soundcheck. Ona jest, no ta płyta jest tak niesamowita dla mnie. Ja nie jestem jakimś znawcą jazzu, ale... Naprawdę, no jest niesamowita. Niesamowita jest dla mnie ta płyta. Z taką energią wielką, prawda? Jeżeli jest tak, różnica między słowami znawca a koneser, tak. A dla mnie jest, uh-huh. to nie trzeba być znawcą jazzu, ale można być koneserem. Uh-huh. I tu znowu emocje. Tak. Uh-huh. No to jest taka frajda, jakaś taka melancholijna medytacja. Jak się wciągnie w jazz, można zapomnieć o całym świecie, o wszystkim po prostu jest. A niektóre pomnikowe płyty, tak jak Miles Davisa, płyta Kind of Blue, no potrafi cuda z człowiekiem zrobić. Nie mm-hmm. wiem, ja to mam do dzisiaj. Dobra, dziękujemy panu za telefon, ale dziękuję już serdecznie. Jak ten Kind of Blue, to powiedz taki w takich momentach smutku, bo one też były, prawda? Tak. To co było dla ciebie... To jest jakiś swego rodzaju radosny smutek. To jest, nie wiem, mm-hmm. pozytywny. To znaczy, że coś jest smutno, ale nie jest źle. Mm-hmm. No gdzieś jest podniośle. Powiedziałbym może jakieś nabożeństwo, jakieś uduchowienie. A przyjaciel? Bo kiedyś pamiętam, że powiedziałam ci jakieś takie słowa Luthera Kinga, że kiedy będę w tarapatach, to nie będą mnie bolały słowa moich krytyków, moich wrogów, ale najbardziej zaboli mnie milczenie przyjaciół. Masz przyjaciół? Miałeś przyjaciół? Mam, takich? Mam przyjaciół, mam i to prawdziwych przyjaciół. Mam, a szczególnie po linii muzycznej jednak, bo takie życie muzyka nie jest normalne. Czyli większość moich przyjaciół są muzycy i większość jest w Nowym Jorku. Mm-hmm. A kiedy się wzruszasz? Wspomnienia. Mm-hmm. Bo ja wam tak, opowiadam o płycie. Nawet teraz zacząłem taką serię, że jak jest okładka płyty,
Gdzieś za tym jest wideo, robię krótkie takie wideo, opowiadam, jak płyta była nagrywana. Mhm. Jak było na wesoło, to się cieszę. Czasami było, nie było wesoło, albo była jakaś dedykacja, albo coś się działo. To się potrafię wzruszyć, bo ja się przenoszę w czasie. Dzisiaj parę razy też miałem moment, że się po prostu przeniosłem w czasie do to, o czym opowiadałem. Ale to jest taka droga bez końca, ale spełniona, prawda? Czujesz się spełniony? Absolutnie tak, spełniony i spełniany. Mm-hmm. I ostatnio mm-hmm. mam, jakby to mówimy, jakiś następny oddech, nie wiem. I mówię, że... Bo ja nigdy nie liczyłem, specjalnie nie celebrowałem urodzin, ani tych cyfr, które się łączą z rodzinami, z urodzinami. A raptem okazało się, zanim się obejrzałem, że mam 80. Ale jest coś tak fajnie mi się jest, że mawiam, że życie zaczyna się po 80. Mm-hmm. Miałeś taki moment niedawno, prawda? Taki gorszy. Pandemia była tragiczna i jeszcze związana z tak, z kłopotami z wydawcami płyt, z tymi Urbanator Days, z dotacjami. No wszystko było źle. Michał, a czego w sobie nie lubisz? O, to jest pytanie dobre. Ja generalnie lubię siebie, niestety. Ale to nie jest tak, ale nie jestem, nie podejrzewam, że nie jestem narcyzem, chociaż każdy artysta musi gdzieś jakieś oklaski kiedyś dostać, bo to jest część wynagrodzenia. No tak, to jest potem to ego, to jest potem... Tak, ale nie, nawet w głowie, nie wiem, tak? Czy ego. Raczej bardziej chodzi... Ja mam takie coś, że jak na przykład mam jakieś spotkanie ważne, powiedzmy, typu z wytwórnią płytową, mam coś zaprezentować. I jeżeli przygotuję i coś parę dni przed tym napiszę fajnego, to mam pewność siebie. Natomiast jeżeli nie, to ja jestem słabeusz. Ja nie powinienem na to spotkanie pójść, bo ja przestaję, jakbym przestawał w siebie wierzyć. Ale to chyba właśnie to jest dowód na bycie mistrzem, że mistrz ma też wątpliwości. No gdzieś tak, ale takie wewnętrzne właśnie. No tak. Tak. Generalnie to powinienem, tak jak Miles, mieć fasadę i wejść i stanąć i rządzić. W niektórych wypadkach nie umiem tego. A czy ja dobrze usłyszałam gdzieś, że szykujesz jakąś inną wersję Papai, taką wolniejszą jakąś inną aranżację, jeśli to jest dobre słowo? To nawet słowo. Nie tyle ja bym powiem, jak jest. Następny, dałem się wciągnąć, mam dużo kolegów hip-hopowców i to młodych, fajnych ludzi ze świetną muzyką. Teraz tak, co chwilę dostaję wiadomość, że ktoś zasamplował w Stanach teraz Taylor Swift, Madlib, Q-Tip. Jeden ze słynni raperzy samplują moją muzykę. Ja tego słucham i słucham jak nową muzykę. I mam przyjaciół takich, powiedzmy, poniżej 30. I oni sugerują sporo takich rzeczy. I przede wszystkim mam taką parę fajnych raperka i producent. I oni przyszli do domu, on przyszedł i chciał mi pokazać, jak się bity robi. Ja wysłuchałem, obejrzałem. Aha. Potem jak pokazałem, co ja robię, to on się załamał. I mówi, to ty to robisz sam? Mówi, to jest niemożliwe. No i tak się zakolegowaliśmy i teraz współpracujemy. I rzeczywiście no, tam jakieś studio organizujemy w Gdyni, bo jest akurat możliwość taka, że jest trochę studio zaniedbane, ale na analogowych, starych, takich oldschoolowych taśmach, czyli coś, co no bardzo zaczyna być gdzieś modne. No i zaczynamy jeździć tam do Gdyni i dużo robić tam. Michale Mistrzu, puentując nasze spotkanie, lubię zadawać to pytanie na koniec, zwłaszcza ludziom, którzy naprawdę z życiem się spotkali nieraz w różnych sytuacjach, dali radę według takiego przysłowia, że boso, ale w ostrogach. I ta ich odpowiedź na to pytanie, które teraz padnie, ma większy, głębszy sens, jeśli ktoś chce pomyśleć nad nim. Otóż powiedz mi, dzisiaj masz 80 lat, tak? Co ty byś powiedział z tym całym bagażem swoich doświadczeń? Co ty byś powiedział młodemu Michałowi, na przykład takiemu 30-letniemu? Co nie jest istotne, co jest ważne i czego się warto trzymać, a na co machnąć ręką? Jedna rzecz, jeżeli cokolwiek, bo generalnie to jestem zadowolony z większości rzeczy, ale o zdrowie trzeba dbać więcej niż, bo jakoś człowiek tak myśli, że zawsze tak będzie.
Ja skrzynię przenosiłem. Ja instrumenty, jak ktoś nie mógł, ja mogłem wszystko. I miałem takie coś, jak ktoś nie może, to ja mogę. I taki syndrom. I to z reguły wychodziło. I wszystko było łatwo, ale chyba przyszedł moment kiedyś, że nie zacząłem zauważać, że nie wszystko przychodzi tak łatwo. No. Czyli co, zdrowie? Zdrowie, no przede wszystkim trzeba dbać o zdrowie. W związku z tym zacząłem dbać bardziej o zdrowie, no. A powiedz mi, czyli jak masz 30 lat, to myśli, co będzie, jak będziesz miał 80 na przykład? Nie, ja miałem 40 i czapa. To tak było. Ja nie wiedziałem, że człowiek musi tak długo żyć. Mhm. Czasami mawiam, że ludzie za długo żyją, ale to tak przekornie, bo się cieszę z życia z każdego dnia. I mało tego, cieszę się z przyszłości, bo mam wspaniałe, wielkie plany. Michał, dziękuję ci za to spotkanie. Cała i co, za 10 lat? Znowu się spotykamy, tylko ja nie wiem, czy ja dociągnę. Nie wiem, czy cyfry są ważne w każdym razie. Na pewno przyszłość się liczy dzisiaj i jutro. Dzisiaj i jutro. Dziękuję ci za rozmowę, dziękuję państwu. Do zobaczenia. To był program Niech Gadają. Dobranoc.